chodź Matysku. Dobra. A dwójki mają możliwość wyboru koloru. Niebieski. A gdzie ten baba? Ostatnio byliśmy na szpurcie. Patrz, kurwa. Sama glina. Buty to miałem, kurwa, takie oklejone całe, jasne. Ale czym byliście, po co byliście? Kładami? Marsz. To później się zrobi ten. Nie, ale czy ktoś się chce teraz zamienić? Nie. Jedną osobę. Ja tak nie wolno. A mama cię nie chciała zamienić w szpitalu. To teraz też się nie zamieniaj. Ty kurwa, w plecie nie wiedziałam. Zobaczymy jak będziesz tańczył, jak ci zagram, nie? Lubię to i to. Do aut, nie? Czy do garażu? No już do aut. Schodzimy? Tam. Do aut. To tak miało być. Tak, no. O, kurwa. Była przekręcona. Dobrze, że mi powiedziałeś. Bez tego jak... Wypało, nie wchodzi na piętro. Ja mam problem. No. Gotowi! Kurwa, pusto. Na górce wygnie się trochę bardziej, przez okno. No ja polem. No jest, no. No nie, no nie wierzę.
kurwa. Jestem. Tam pod pochylnią jest jeden. A nie, to żółty, kurwa. Sorry. Wow! Kurwa! To jest niebieski czy pomarańczowy tam, bo ja nie widzę. Jest niebieski, kurwa. Pusto. Kurwa, nie. Dostał? Kaziu tam był. Nasi się odezwali. Testuję replikę ForceCore. Dano, co ją złożyłem. Bateria 11, bo innej nie miałem. Replika fajnie strzela, ale chyba będzie gumka do wymiany, bo raz leci w dół, raz leci w górę. Pojedynczy strzał. Seria. Wydaje, że na 11 powinno to szybciej chodzić. Ale no i tak na pojedynczu tylko strzelam. Aha, co jeszcze zauważyłem, że na siódemce na pojedynczy strzela mi zamiast pojedynczy, to strzela mi serią. Nie wiem czemu, już mi się nie chce w tym grzebać. No i tak strzelam na 11. Ogólnie replika fajna, na budynki fajnie się trzyma, nie potrzebno tu żadnych chwytów, po pewności styknie. I wiem co bym tu jeszcze poprawił, to kolbę, bo jest trochę się ryla, tak powiem. A to tam troszkę. Ogólnie opowiem wam historię tej repliki. Jeden z naszych kolegów, który się z nami strzelał, kupił tą replikę nową. Dał mi na tuning, tam wszystko pozmieniałem, tam tłok, cylinder, obite cylindra, dysze, łożyska, silnik, MOSFET. On skończył się strzelać. Sprzedał tą replikę jakiemuś kolesiowi z Warszawy. Ten koleś z Warszawy, nie wiem tam ile ją miał, sprzedał tą replikę do Krakowa. Z Krakowa gościu sprzedał tą replikę dalej, do Skrotoszyna. I Skrotoszyna wróciła do mnie, od tego gościa ja ją kupiłem, nie? Ogólnie była pomalowana,
zmywają kurwa nitro, bo żadne ten chciał, żadne tam preparaty nie dały tego doczyścić, bo to były gdzieś tam warstwy tej farby. Jeszcze jakieś olejne, nie tylko takie do malowania replik, tylko jakieś olejne farby. Co myślałem, że przyjdzie w takim stanie, jak ją składałem, bo to była Lufa Guardera, Komora Pro Win. Niestety niektóre części nie zostały takie, jak były. Ale jedno ważne to, że w gearboxie było tak, jak składałem. Po prostu komora, lufa, no tu pin, śruba była, tu gwint jest zerwany, ale tu jest na imbus. Po prostu dokręciłem ją, imbusem docisłem, trzyma się stabilnie. No. To jest taka historia jej. I teraz po prostu ja ją poskładałem tak, jak powinna być. W miarę teraz chyba to wygląda. Aha, jeszcze tu był tak. W ogóle jeden chwyt też zmieniłem, bo chwyty bardzo podobne, ale miał stopkę od oryginalnego chwytu, ale jest całkiem inny. I tu było jakieś tam pilnikowane, rzeźbione coś. Po prostu zmieniłem chwyt na taki podobny, nie? Ale już lepiej to wygląda. No i więc właśnie to bym tutaj jeszcze zmienił, tylko tą kolbę, jakąś lepszą baterię. Ale proponuję 11, bo no, na 7 trochę gorszy row. No, w ogóle tam porównując do mojej repliki, no rów jest trochę wolniejszy, ale tak się przyjemnie strzela. Parę fragów się dzisiaj zdobyło, ale mówię, jeszcze gumka tylko do wymiany. No, jeśli ktoś będzie zainteresowany, jest ona na sprzedaż. Sama replika, oczywiście bez kulmatora i baterii, nie? W takim secie, nie? Gumkę nie wiem, pewnie zamówię, jak nie zamówię, no to tak będzie sprzedawana na GS, ale raczej zamówię, bo wiadomo, jak klient chce kupić, no to chciałbym, żeby ten karabin fajnie strzelał, a nie wkurwiał się na niego, nie?